Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Mam dzisiaj na sobie ten sweter z H&M-u, pytałyście się mnie o niego wielokrotnie. Kosztował 30 zł, kupiłam go na promocji. Ten kolor czerwieni bardzo mi się podoba. Jest jeszcze taki czerwony wpadający w koral. Ta barwa dla mnie jest zbyt odważna, mam wrażenie. A ten czerwony jest taki uniwersalny i pasuje do jeansów i pasuje do jakiejś elegancji spódnicy, spodni w kant, do skórzanych spodni, do skóry, pod marynarkę nawet można by go założyć i by jakoś tam się obronił, także dość taki uniwersalny, podoba mi się w ogóle ten kolor, no i cena, prałam go dwa razy, jak na razie, więc jest ok, ale za 30 zł to też nie ma co oczekiwać, nie wiadomo czego, jednak czasami te rzeczy za 30 zł wystarczają na dłużej, tak paradoksalnie bywa. Dzisiaj przychodzi do mnie Karolina, więc pokażę Wam się pewnie w tym vlogu. Muszę coś zrobić do jedzenia, szczerze nie mam zupełnie weny, kompletnie, na gotowanie. Pomyślałam sobie o najprostszym daniu, czyli makaron z parmezanem, boczek, może smażę na patelni i oleję winem, czyli bardzo finezyjne danie, jak zwykle coś ostatnio, boczek, kiełbasa, tylko takie fit przepisy. Muszę tutaj wymyśleć coś innego, ale dzisiaj powiem Wam, że w ogóle mam taki słabszy dzień, bo czuję się dość kiepsko. Ja mam cały czas po tej anginie takie wrażenie, że znowu mnie coś łapie, albo może to jest mój strach, prawdopodobnie tak. Także tak na spokojnie, że tak powiem dzisiaj. Ale zanim sobie zrobimy ten makaron, to pokażę Wam przesyłkę, która do mnie przyszła z Big Glossy. Jeszcze tego nie otwierałam. Pudełko jest takie jeszcze zimowe, styczniowe. To jest Big Glossy. New Beginning się nazywa. I te wszystkie produkty. O, ten szampon, ja lubię ten. Znaczy box. Zobaczcie, co tu mamy. Piękno jest w środku. I inne pudełko. Aha, małe opakowanie. No to tak, mamy tutaj taupę. Płyn micelarny w chusteczce do czyszczenia twarzy i oczu. Pantene podżywka. Hair Superfood. Nivea One Minute for Bone Skin Detox Mask. Maska jednominutowa zieloną herbatą i kwasem hialuronowym. Taupa, tonik serum 2 w 1. Ten szampon to jest tak? Szampon Naturebox. Ja mam ten szampon w dużej wersji i bardzo dobrze mi się z niego korzysta. Fajnie oczyszcza skórę głowy. I co my tutaj mamy? O, Almond Gold, czyli migdałowy olejek rozświetlający. No to może być fajne. Ciekawe. Zobaczcie. Fajna sprawa. Zobaczymy, przetestuję chętnie akurat ten produkt i się przekonamy. Jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, która się kryje w tym magicznym kuferku. To są maski z L'Oreala. Nowy rok, nowa ty. Trzy kroki. Oczyszczanie. Oczyszczający peeling, oczyszcza, redukuje ze skórniki. Ja miałam tą maskę, chciałam powiedzieć, ten peeling wcześniej i uważam, że jest bardzo dobry, w ogóle przepięknie pachnie akurat ten. Następny krok to mamy detoks, tak? To tutaj jest detoks, zgadza się. Maska, czysta glinka, detoksykuje, rozświetla. Trzy glinki plus węgiel. Ja miałam tą glinkę czerwoną chyba, z tego co pamiętam. I L'Oreal, płynna pielęgnacja nawilżająca. Proszę bardzo, skóra normalna i sucha. Intensywnie nawilżenie przez 72 godziny, skóra świeża i rozświetlona. Woda aloesowa i kwas hialuronowy. Przetestujemy i zobaczymy. Nie dajcie znać, czy wy lubicie te maski z L'Oreala. I się przekonamy, jak to działa, ale ten peeling rzeczywiście bardzo w porządku, muszę powiedzieć. Robimy na szybko makaron z takim sosem boczek, czosnek, cebula, trochę szpinaku. Tutaj praca w re. Pięknie, dziękuję. Na razie to wygląda, teraz będę dodawała sos pomidorowy. A pytałyście się, jak robię ten makaron z masłem, więc masło, makaron.
i na końcu parmezan. To się trochę podsmaży, można dodać trochę soli, ja zazwyczaj tak robię delikatnie. Parmezan i gotowe. Kiedy te wszystkie aromaty już przeszły, dodaję sos pomidorowy. No i to musi się zredukować, trochę przejść, więc na wolnym ogniu gotuję to mniej więcej, powiedzmy, 20 minut może. Jakoś tak. Makaron już jest praktycznie gotowy. Hejo, hejo, witajcie we vlogmas numer 88. Właśnie, vlogmas, jak tam kalendarze? Jakie kalendarze? Dużo miałaś. Dużo miałaś chyba, oprócz tego, że dałaś, Karolina mi dała trochę tych opakowań, to miałeś dużo recyklingu, to? Tak, dużo mieliśmy recyklingu, ale dużo rozdałam znajomym, bo chcieli właśnie jako zabawki dla dzieci. A, no właśnie, czy zrobić, czy zrobić na przyszły rok. Także zostało dużo bardzo w garażu, wiesz, odłożyliśmy sobie, spoko. Fajnie. No, co tu masz? No, plastry mam. Plastry leczą i wiadomo, że muszą być jakimiś obrazkami. I trzeba kupić, a te lalki są chore, wiesz, takie. No, słuchajcie, tak sobie pomyśleliśmy z tej okazji, że jest nowy rok. I każdy ma... Nowy rok, nowe ja. Nowa ja. I albo nowy rok, stara ja. No, ale nowe postanowienia. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby zrobić rozdanie na kanale. Będziecie mogli wygrać 10 takich zestawów. Mały i duży dziennik. Mini dziennik 2019 i dziennik. Jak wiecie, w tamtym roku miałam ten, co prawda, dziennik 2018. A teraz jest mini dziennik. Do torebki. No i wiem, że wiele z was... pytało się mnie często o te dzienniki, tak sobie pomyśleliśmy, że 10 osób dzisiaj może wygrać. Jak myślisz, jakie zasady możemy tutaj podać? Ja myślę, że warto, żebyście napisali tutaj w komentarzach na dole, jakie macie postanowienia noworoczne. Jedno najważniejsze postanowienie, takie, które naprawdę chcecie zrealizować. Myślę, że jak Paulina wybierze zwycięzców, to właśnie takich, którym uznasz, że te dzienniki się przydadzą, żeby realizować te postanowienia. Myślę, że to będzie fajne. No, jasne. Reszta będzie w boksie pod spodem. Wszystkie informacje do widzenia. Bo dzienniki są fajne. Wiem, że to jest mój produkt, ale jestem z niego dumna, więc mogę śmiało powiedzieć, że jest fajne. Naprawdę. Bardzo fajne. No, to jest mój akurat. Ja tutaj naprawdę dość sporo zapisuję, na przykład tutaj z rubryki, z czego jesteś dumna. No, to jest luty. Przekroczyłam trochę. To, co jesteś wdzięczna. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo fajnych porad i też tipów i można też się dowiedzieć jakieś przepisy na śniadania. No akurat przepisy to powinnam się ciebie uczyć. No, ha, ha, dobra. Ale widziałam wczoraj, robiłaś ankietę na Insta i sama zagłosowałam, czy wolicie vlog o gotowaniu, czy vlog o makijażu. I większość ludzi mówi, że o gotowaniu. I ja też mówię, że powinnaś nagrywać dużo o gotowaniu. Ja mam wrażenie, że ja za dużo tego gotowania już tutaj nagrywaj. Przemycaj. Kanał się staje. Paulina jest, wiecie. Taką kucharką. Tak, jesteś. Nie, nieprawda. Dzisiaj to w ogóle jest. Wstyd mi jest, bo nic praktycznie nie. Jak nic zrobiłam. Jadłyśmy kluski. Kluski. Wow. To najlepsze rzeczy. Najlepsze rzeczy. Ej, kochani, to będzie taki podzielony trochę vlog na dwa, bo wczoraj mi się już nic nie udało nagrać. Ja się czuję coraz gorzej, to mnie przeraża, szczerze mówiąc, bo mam zatkany nos, boli mnie gardło. Boję się, że to może być nawrót anginy, ale trochę się tym martwię, nie ukrywam. Właśnie robiłam porządki. Tak ogarniałam trochę, bo mimo, że się źle czuję, to stwierdziłam, że wezmę się za robotę i może trochę mi się poprawi. Jestem taką osobą, że nie potrafię zupełnie siedzieć na tyłku przysłowiowo. Muszę coś zrobić z tymi moimi przebarwieniami, bo ostatnio trochę mi wyskoczyło. Byłam w saunie, żeby się wygrzać i widzę, że jest problem. Będę musiała się tym zająć, już nawet zrobiłam research taki online, jakie kosmetyki właśnie chcę kupić, żeby się tymi przebarwieniami zająć. A w międzyczasie tak zwanym właśnie tutaj przyszłam do łazienki, bo chciałam zobaczyć te wszystkie moje kosmetyki, bo planuję dla was nagrać makijaż drogeryjny. Taki stricte drogeryjny, nie mam pędzli, co prawda, drogeryjnych. I dwie rzeczy, których nie mam, jak sobie teraz patrzę, to jest bronzer i róż. No i nie wiem, co mam zrobić, czy chcecie, żebym te dwa produkty niedrogeryjne użyła wyjątkowo, czy... Znalazła jakiś bronzer i róż. Mam na pewno puder, mam podkład, właśnie palety, różne pomadki. Sobie teraz patrzę, mam rozświetlacze. Kredkę nawet mam do
fajną zresztą bardzo. Zobaczcie, zrobiłam sobie wcześniej swatcha. Może taka ciemniejsza się wydaje w kamerze, ale ma fajny odcień, to jest Maybelline Gigi Hadid. Te róże, które mam do policzków, to głównie z... Tak, jeden w kremie Bobbi Brown. Lubię go, chociaż ja nie jestem typem dziewczyny, która właśnie używa kosmetyków w kremie dużo. Ten jest całkiem fajny, jak idzie, czekajcie, powiem wam. Pretty Powerful. Mam z Bobbi Brown na fajny róż, też jest ciekawy. 29 Nude Pink. Bardzo ładne. I też sporo mam z Becky tych róży. Takich, wiecie, hardkorowych niektórych, ale one są fajne i lubię. Tak samo jak paleta. Ten lubię. To jest, czekajcie, jaki to jest numer, Flower Child. Ten, który wam przed chwilą pokazałam, to jest Tiger Lily. I jeszcze tutaj jest Snapdragon. Też fajny. No i tak. Nic drogerynnego nie mam. Też czasami otworzyć te opakowania, to jest, kurczę, ta gwostka. MAC Jade Checker. Bardzo ładny róż. Ciekawe. Skończył mi się ten primer. Jezu, uważam, że to jest świetny produkt. Hangovers to Face. Naprawdę rewelacja. Już nic nie jestem w stanie wykrzesać. Może jakbym przycięła to opakowanie. Albo rozparcelowała to pudełko. Może mi się uda. No i z tymi różami mam problem, z bronzerem tak samo, nie mam żadnego drogeryjnego bronzera. Muszę się zastanowić, co zrobić, no i może wy mi dacie znać, czy chcecie, żebym zrobiła taki wyjątek od reguły i użyła tych dwóch produktów niedrogeryjnych, czy właśnie wszystko, żeby było drogeryjne totalnie, oprócz pędli, no bo pędli nie mam drogeryjnych. No i skończył mi się też klinik Moisture Search, już nie mam takiego regularnego opakowania. Ale to jest świetny krem i tego też używam. Zresztą jest dość sporo smogu, a to jest fajny krem na smog. Drama Cicoli Different Hydrating Jelly. Super sprawa, super, super ekstra. Dzisiaj mam perfumy dla odmiany do mojej sportowej bluzy Coco Chanel Mademoiselle. Nie wiem, mam ochotę na te perfumy. I to jest mniej więcej tyle z tych moich tej porządku, bo chciałam, w zasadzie to chciałam przejrzeć bardziej. Tego ostatnio bronzera używam, super mi się z niego korzysta, Golden Lens z MACa. Już jesteśmy tutaj przy stacji. Ten Too Faced też jest fajny. Chocolate Soleil. Pięknie pachnie czekoladą. I też z Hula. Benefit. To fajny odcień, można też sobie tak budować ten kontur tutaj. Powiem wam, że całkiem fajnie. Bo dzisiaj akurat go użyłam. Właśnie będę podawała dzieciom owoce, to jest dla świnek, tak a propos, bo one uwielbiają melona. Obieram go teraz i mam taki fajny bardzo nożyk. Ja wam to kiedyś pokazywałam, ale może nie wiem, wszyscy widzieli, sorry, tutaj się ubrudziłam, bo malowałyśmy. I wylał mi się flamaster. Ten nożyk jest właśnie fajny do wydłubywania tych pestek, a to jest bardzo przydatne do zrobienia jakichś kuleczek, do podania właśnie na imprezę. Także polecam wam się rozejrzeć za czymś takim, bo spróbuję to zrobić jedną ręką. Zostawiłam statyw. I teraz zobaczcie. No niestety nie udało mi się tego zrobić jedną ręką, ale w każdym razie w ten sposób wykrajam ten środek i potem kroję na kawałki i podaję takie owocki dzieciom. I nie tylko, no też bardzo dobre są do soków.